Cześć, cześć wszystkim, cześć, cześć wszystkim. Witam Was na moim kanale. Możecie mnie subskrybować i polecać swoim znajomym, swojej rodzinie, komu chcecie. Dzisiaj przychodzę do Was, słuchajcie, z super, super wiadomością. Jeżeli pracujesz, żyjesz w Anglii, w UK, to nie wiem, czy wiesz, ale żeby być samozatrudnionym, tak naprawdę nie musisz od razu rejestrować się w urzędzie, ponieważ ta liczba tutaj, którą Wam pokazuję, to jest maks Waszego takiego pierwszego jakby dochodu. Jeżeli zaczynasz pracować na własną rękę, no nie wiem, tam w budowlance, w remontach, w malowaniu ścian, czy stawianiu muru, albo tam praca w ogrodzie, czy no zazwyczaj praca w ogrodzie, osoba taka, wiecie, pomoc do wszystkiego w sumie, tak? I zająca się na budowlance, i na elektryce, i na wszystkim, tak? To jeżeli Twój dochód nie przekracza tej liczby, nie musisz się rejestrować, nie musisz odprowadzać podatków w Anglii, tutaj w UK. Ponieważ to jesteś nazwany sole trader. Sole trader. Możecie sobie wejść tutaj na tą stronę, pokazuję Wam. Do tego pułapu nie musisz w ogóle odprowadzać swojego, pokazywać urzędowi swojej działalności, na czym bazujesz, co tam robisz i dawać im te wszystkie informacje, tak? Więc to jest taki super news. Nie wiem, czy Wam ktoś o tym mówił, czy macie wśród swoich znajomych osoby, które coś takiego Wam mówiły. Więc ponieważ ten pułap, nie będę mówić liczby, tak? Ten pułap, jeżeli Ty tego pułapu nie przekraczasz, jeżeli Ty tego nie masz na koncie na przykład, o, nie bierzesz cash, bierzesz pieniądze na rękę, albo wystawiasz po prostu, no po prostu bierzesz na rękę, ponieważ zaczynasz, tak? Zaczynasz swoją działalność, nie wiesz, jak to ci pójdzie przez ten pierwszy rok, nie wiesz, czy znajdziesz swoich klientów, czy jak wszystko to zacząć i etc., etc., to jeżeli ty nie przekraczasz takiej tej sumy rocznie, tak? Rocznie, to nie jesteś zobowiązany do rejestrowania się do ewidencji, do pokazywania, co ty tam robisz, kim ty jesteś, co ty chcesz i etc. Bo to są tylko po prostu informacje. Zapisujesz się po prostu gdzieś tam. No, nikt tego też dokładnie nie wie, gdzie to jest, po co to jest. To jest tylko po to, że to jest informacja. Dajesz komuś swoją, no tak jakby zgadzasz się, żeby ktoś patrzył się na ciebie z góry i co? I cię obserwował, jak tobie idzie w biznesie, tak? Czy tam, jak tam tobie to wszystko wychodzi. Więc nie musisz się od razu rejestrować, jeżeli przekraczasz ten pułap roczny, to wtedy dopiero jesteś self-employed. Dopiero wtedy jesteś self-employed i dopiero ty wtedy się nazywasz self-employed. A jeżeli tego pułapu nie przekraczasz, bo bierzesz, bo no nie, no po prostu jesteś mobilny. Nie wiesz, czy dzisiaj będziesz pracował, czy jutro będziesz pracował, po prostu czekasz na telefon od klientów, masz tam, robisz marketing na Facebooku, masz ulotki swoje, tak?
robisz marketing swojej na przykład działalności gdzieś tam na Facebooku czy na jakichś mediach społecznościowych, takich większych grup, tak? Jak na przykład jesteś, na przykład mieszkasz w Londynie, no to są te grupy Polaków z Londynu, tak? I tam się na przykład piszesz, że jesteś handy ręka i że tam wszystko po prostu możesz zdziałać, wszystko możesz nareperować, możesz pomalować ściany, możesz nareperować telewizor, możesz nareperować internet, możesz złożyć meble, możesz położyć podłogę, możesz zrobić, no, wyłożyć ten karpet cały, tak? Podłogę zrobić, więc tak to działa. Więc jeżeli nie przekraczasz tego pułapu, no to się nie przejmuj, bo tak się nazywasz. To się nazywa sold trader. Jesteś sold trader i tutaj nie ma mocnych, nikt ci za to nie może żadnego mandatu włożyć. I cię do czegoś zmusić, że coś tam wymuszasz, że coś tam źle działalność swoją prowadzisz, czy coś takiego. Nie. Tutaj jest wszystko zapisane, że jeżeli tej sumy nie przekraczasz, nikt nie ma dokumentów na przekroczenie tej sumy rocznej, tak, z twojego banku, z banku, tak, ewidencja z banku. To nie musisz się niczym przejmować. Jesteś sole trader i ta działalność, którą prowadzisz, może trwać i trwać i trwać, i nikt się do ciebie nie może przyczepić, bo nie ma podstaw. Nie ma podstaw. Nie ma, jeżeli nie trzymasz tej kasiory na swoim koncie, trzymasz w domu, gdzieś tam w sejfie, gdzieś tam pod poduszką, w skarpecie lub w majtkach, gdzie tam chcesz, to nie ma mocnych. A pamiętajcie o tym, że tutaj w UK jest bardzo, bardzo duża działalność wolontariarna. Więc zawsze, jeżeli masz kolegę, który tam ci pomaga, albo koleżankę, która ci pomaga w prowadzeniu recepcji, czy jakiejś beauty salon, czy etc., to ona zawsze może pracować wstępnie jako wolontariusz, a wy pomiędzy sobą tam możecie sobie prezenciki robić, tak? Lub ona też może być, każdy z nas może być sell trader, więc tutaj są bardzo duże rozwiązania. I można stosować tą działalność. Wszystko legalnie. To jest wszystko legalnie, słuchajcie. Jeżeli nie przekraczacie tych 12 tysięcy, tam 500 czy 300, to jest wszystko legalnie i nie musicie się bać, że coś źle wykonujecie. Wszystko dobrze wykonujecie. Próbujecie pracować, próbujecie stawiać swoje pierwsze kroki na rynku pracy, dawać tą pracę jako sell traders, dla sell traders lub wolontariuszy. I to jest wszystko ok. To jest wszystko ok. To tyle Wam chciałam powiedzieć, żebyście się tym zainteresowali, bo to jest bardzo fajna rzecz, żeby wiedzieć. Więc dla tych wszystkich początkujących, którzy zaczynają swoje interesiki, biznesiki, to jest super wiedza. Więc tworzymy super społeczność i pozdrawiam Wam serdecznie i życzę Wam wszystkiego naj, aby Wam się darzyło, dobrze żyło i długo żyło. Pamiętajcie, życzę Wam jak najlepiej i do usłyszenia, do następnego filmiku. Pa, pa.